Dziękuję bardzo za przedstawienie. Dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim. I tak naprawdę nie wiem, co mam wam powiedzieć, bo biorąc pod uwagę całą filozofię czy idee, które przyświecają Kongresowi Nowej Prawicy, no to myślimy podobnie. No, ale muszę wam coś powiedzieć, coś, co może was zainteresuje z tej dziedziny, którą ja reprezentuję, czyli uczelni wyższych, ale za chwilę do tego dojdziemy. Taka mała ciekawostka. Jeszcze w podstawówce przerabialiśmy Odę do młodości. Nie wiem, czy kojarzycie taki wiersz. I każda osoba co chwilę miała cztery wersy przeczytać i powiedzieć, jak to rozumie te kilka wersów. I ja zostałem otrząśnięty od lektury marketingu Kotlera. I mi koleżanka podsuwa, przeczytaj to. No i czytam. Gdy będąc dzieckiem łeb urwać hydrze, ten młody zdusi centaury, piekł ofiarę wydrze, do nieba pójdzie po laurę. Tak, mniej więcej tak to brzmiało. I nauczycielka się pyta, żebym to zinterpretował, więc oczywiście mówię, że no, gdy będąc dzieckiem łeb urwać hydrze, to znaczy, że jeżeli trafi się ten młody człowiek, który nie zrobi tak jak inni, tylko będzie walczył z tym systemem, który jest reprezentowany przez wielką hydrę, to ten młody zdusi centaury, czyli pobije konkurencję, zdobędzie pieniądze, tą księżniczkę, piekł ofiarę wydrze, wiadomo, urząd skarbowy, tak, i do nieba pójdzie po laury. I tutaj wtedy jeszcze tego nie powiedziałem, bo zinterpretowałem to kilka lat później. Dlaczego on do nieba musi iść po te laury? No bo wiadomo, jeżeli człowiek jest biały, zdrowy, szczęśliwy, bogaty, to jeszcze trzeba przepraszam dopisać, tak? Więc no jeżeli się jest takim człowiekiem mniejszego czy większego sukcesu, to jest się troszeczkę przez społeczeństwo traktowany nie tak, ale na szczęście gdzieś te laury u góry będą, tak? Więc ja zawsze dążyłem do tych laurów i udało mi się kilka rzeczy mi się udało, muszę wam powiedzieć. W klasie maturalnej handlowałem ściągami na dosyć dobrą skalę, kilku tysięcy płyt CD miesięcznie. No pozwalało to rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze zarobić, bo jak tak w kwietniu po powyżej 3000 była sprzedaż, 25 zł na płycie się udawało zarobić, więc sami przyznacie, że coś w tym było. No i właśnie wtedy się przyczepił jeden dziennikarz, napisał wywiad ze mną i zatytułował go właśnie najmłodszy mioder w Polsce, który za mną chodzi do tej pory. Później udało mi się wiele innych rzeczy zrobić, ale to nie temat na dzisiaj. Ja też nie mogę wam powiedzieć, jak państwo polskie powinno zostać zmienione, żeby dobrze funkcjonowało. Bo często krytykuję różne przepisy, często krytykuję różne rozwiązania, ale ja nie wiem, czym je zastąpić, ponieważ ja zdecydowałem, że ja jestem konsumentem państwa, nie jestem właścicielem państwa i nie wiem, co mam robić. Ja mogę wam powiedzieć, dlaczego kupuję w sklepie A, nie w sklepie B, ale nie umiem wam powiedzieć, co ma sklep B zrobić, żebym do niego poszedł kupować. Tak? Tą rolę tutaj oddajemy politykom, oddajemy panu Januszowi, no i oczywiście wam. To, co mogę wam powiedzieć z mojego doświadczenia, czyli z doświadczenia budowy biznesu i ogólnie jakiegoś życia w Polsce, to muszę powiedzieć, że Polska to jest naprawdę bardzo fajny kraj. Tutaj możecie rzucać tymi górami, co tam macie. Ale słuchajcie, pogodę mamy całkiem sympatyczną. Mamy śnieg, niektórzy nam zazdroszczą, nie? Jak jest wakacja, no to jest cieplutko. Nie mamy żadnych jadowitych pająków. No. Wszystko jest naprawdę, ale drogi mamy dobre. Byliście w Zimbabwe może? Tam przez 40 lat nie wybudowano centymetra drogi, nie mówiąc o autostradzie. To jest cała Afryka, cała Ameryka Południowa, połowę Azji. Tam nie ma dróg. Naprawdę śmiem twierdzić, że Polska nie jest takim złym krajem, oprócz oczywiście trzech rzeczy, oprócz ZUS-u, który skutecznie potrafi w zalążku większość firm zdusić, bo niestety takiej opłaty na samym początku ma mało kto jest w stanie zapłacić. No mamy bardzo durną interpretację przepisów prawa.
Kiedyś czytałem w Stanach Zjednoczonych, żeby potem to porównać do Polski, był farmer, który posadził sobie na swojej ziemi jakieś rośliny i sam je zużył. Nie sprzedał tego nigdzie. Został oskarżony przez prokuratora o to, że on działa niezgodnie z przepisami o handlu międzystanowym. Bo gdyby nie zasadził na swojej ziemi i nie zużył, no to by musiał kupić z innego stanu. Tak, i został skazany. Ja to konfrontuję z prostym przepisem. Jak wiecie, w Polsce prostytucja jest dozwolona, nie można czerpać zysków z prostytucji, prawda? I teraz, idąc zgodnie z taką interpretacją, musicie udowodnić urzędowi skarbowemu, że żadna prostytutka u was nie kupowała. Bo jeżeli sprzedaliście coś prostytutce, a ciężar udowodnienia leży po waszej stronie. Ciekawe, nie? Ale zostawmy to. No i oczywiście kolejna rzecz to są podatki. Z tym, że w Polsce ta dokuczliwość, jeżeli chodzi o stawkę podatkową, nie jest taka znowu wysoka. Bardziej chodzi o kulturę ściągania tych podatków. O tym za chwilę powiem. I Polska jest takim pięknym krajem, gdzie ten szef, co się zna trochę lepiej na podatkach, sobie o wiele lepiej radzi w życiu niż ten szef, co umie robić buty. I można by powiedzieć, że cała moja działalność biznesowa wiązała się właśnie z tym, że dzięki, w sumie między innymi dzięki przyjaźni z Krzysztofem Habichem, świętej pamięci, potrafiłem sobie trochę lepiej z tym poradzić. Tak? Taki prosty przykład. Ja się przeprowadziłem do Wielkiej Brytanii. Mam firmy tam zarejestrowane, w Polsce nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej. I w sumie w Anglii są wyższe podatki. 20%. Nie? U nas jest 19%, więc u nas nie jest tak znowu źle. Tylko ja, żeby za was przyjechać, zrobię 1000 km w dwie strony. Mój samochód spala 25 zł na 100 km gazu mniej więcej. Czyli muszę zapłacić 250 zł, żeby do was przyjechać. Tak by było w Polsce. Jeżeli jestem w Anglii, to sobie liczę kilometrówkę nie 80 groszy za kilometr, tylko 30 zł za kilometr. A ponadto liczę sobie dietę zagraniczną w wysokości 800 zł za dzień. I de facto, jak mnie będziecie częściej zapraszać, to ja mniej podatku wam zapłacę. Pomimo tych kosztów, które wydaję tutaj, żeby do was dolecieć. Chociażby dlatego warto wyjeżdżać. Ok. Nawet kiedyś na blogu napisałem taki wpis, że będę jeździł do Anglii wtedy i wtedy. Jak ktoś ma ochotę, to niech da znać, to pojedziemy razem. Poznam ich z moim księgowym, z moim prawnikiem tam. Może się zdecydują przenieść firmę i się zgłosiło 200 osób. I teraz jestem w ciężkiej krowce. Ale powoli to wszystko przenosimy. Z takich ciekawostek, pewnie słyszeliście, że jest kryzys, tak? I rzeczywiście to powoli zaczyna wychodzić. W 2008 roku było 2,5 miliona egzekucji komorniczych. W zeszłym roku było prawie 6 milionów egzekucji komorniczych, czyli prawie 2,5 raza więcej w przeciągu 5 lat. Mamy 1300 komorników zaległych w kraju. Każdy z nich zarabia średnio 60 tysięcy miesięcznie i wydaje 25 egzekucji każdego dnia roboczego. To jest straszne. To jest straszne, bo przez to system nie funkcjonuje. Nie da się odzyskać pieniędzy od dłużnika, tak? A dłużnicy czują się też bezkarni, z czego też między innymi korzystam. Dlaczego by nie? Jednak mało kto zdaje sobie z tego sprawę, bo jak prowadzimy firmę, nigdy nie jesteśmy, można powiedzieć, na zero. Czy zdarza wam się zapłacić fakturę 7 dni po terminie na przykład? Za internet albo za coś? Zdarza się? Na przykład miesiąc? I tak jest, tak to przeważnie funkcjonuje, taki kredyt kupiecki, sobie mam mały sklepik, płacę tam kilka dni po terminie, wielkie mi tam. Tylko jeżeli macie obrotu 1 200 000,
a płacicie faktury średnio 30 dni po terminie, to jesteście 100 tysięcy do tyłu. I gdybyście dzisiaj zamknęli działalność, to jesteście 100 tysięcy w plecy. Więc wy ją ciągle prowadzicie, nawet jeżeli zarabiacie 1000 czy 2000, po to, żeby tylko się rolować. A ponieważ ostatnio podatki poszły w górę, coraz więcej tych osób już nie wytrzymuje, już pierwsi dostawcy się zaczynają upominać o pieniądze i jest lawina bankructw. W zeszłym roku pierwszy raz w historii chyba 20-letniej Polski ilość przedsiębiorców zmalała. Tak? Czyli rzeczywiście coś się szykuje w tym roku. I bardzo dużo ludzi ma kłopoty. Ma kłopoty, bo komornicy nie do końca się przejmują tym, że niszczą firmy. Tak jeden przykład, koleżanka napisała, że prowadziła warzywniak, całkiem dobrze zarabiała, kilka tysięcy miesięcznie. I prowadziła, zainwestowała pieniądze w solarium. W solarium jej nie wyszło, traciła pieniądze, ale że podpisała umowę na wynajem na dłuższy czas, musiała płacić, nawet jak już nie wynajmowała, maszyny były w leasing, też musiała płacić. Zrezygnowała z tego solarium, wszystko jej wychodziło dobrze, tylko akurat mąż złamał nogę i zamiast 8 czy 9 tysięcy zarabiał podstawę, tak? czyli to minimum. I pomimo tego, że ona miała dobrze funkcjonujący warzywniak, mąż wróci do pracy za 2-3 miesiące, bez najmniejszego problemu sobie to wszystko później ułożą, no to mieli taką trudność, nie spłacali tych rat, komornik przyszedł do warzywniaka i gotówkę z kasy zabierał. Rozumiecie? Nie zabierał, bo komornicy firmom nie zabierają dochodu, tylko zabierają przychód. A jak nie macie przychodu, no to co? No to nie macie za co kupić drugich warzyw. Padł dobrze prosperujący biznes, tylko dlatego, że taki komornik nie ma czasu i jemu też nie zależy na tym, żeby to zwindykować skutecznie, tak? Bo zwindykował może te 5 czy 10 tysięcy, ale wierzyciel o wiele więcej nie odzyskał. Dlaczego to mówię? Bo nie wiem, czy wiecie, ja przynajmniej zabezpieczam się, prowadząc biznes, w ten sposób, że nic nie posiadam. Nie wiem, czy wy też tak się zabezpieczacie. Bardzo dobry patent. Nie mieć nic, to wam wtedy nic nie zabiorą. Tutaj pomaga takie rozwiązanie jak fundacja. To jest pierwsze takie, gdybyście mieli takie problemy finansowe. Jeżeli założycie fundację, to wy w nią kierujecie, wy jesteście fundatorem, rządzicie w nią, w niej wyznaczacie, kto jest prezesem zarządu, czy wy, czy ktoś inny. Natomiast bycie fundatorem nie jest formą własności. Czyli jeżeli założycie fundację, samochód kupicie nie na siebie, tylko na fundację, nie zapłacicie ZUS-u, ZUS chce od was ściągnąć pieniędzy, to nie zabiorą wam tej fundacji, ani tego majątku, który jest w fundacji, bo nie mogą. To jak chcielibyście chować majątek, polecam. Ja to robię dosyć skutecznie na razie. Okej. To jest pierwszy taka prosta historyjka. No ale wracając do biznesu. Ja, jak już powiedziałem, nie czuję się politykiem. Zawsze starałem się być przedsiębiorcą raczej i nie wychylać. Jednak teraz jestem w branży uczelnianej. Trafiłem też w sumie przez przypadek, bo gdy prasa o mnie się rozpisywała, dużo szkół mnie zapraszało. Jak zapraszało mnie dużo szkół, to w tą branżę wszedłem. Założyłem 6 lat temu fundację, 6-7 lat temu fundację, która miała bardzo proste zadanie, organizować pogadanki z przedsiębiorcami w szkołach. Działaliśmy bardzo fajnie, jednego roku 12% liceów w kraju obskoczyliśmy, więc młodzież miała możliwość chociaż raz w życiu spotkać przedsiębiorcę, który mówił im, że mogą do czegoś dojść, tak? Ciężką pracą, tak, jeżeli się będą uczyć, czytać książki i tak dalej. Z tego zrodziła się uczelnia. Działamy już w 5 krajach. W Tajlandii jesteśmy w Holandii, jesteśmy w Anglii, jesteśmy w Polsce i jesteśmy w Botswanie, w Zambii, przepraszam. Gdzie realizujemy bardzo, bardzo fajne rzeczy. Ja tak jestem bardzo silnie związany z Afryką, bardzo często tam przebywam.
I nie wiem, czy znana jest wam taka postać Kahama Tserece. Tak? Nie? Nie wiem? Nie. Ronalda Reagana pewnie kojarzycie, tak? Margaret Thatcher. Wyobraźcie sobie, że Zimbabwe 40 lat temu było najbogatszym krajem całej Afryki. Tam jest bardzo piękny klimat jest. W zasadzie wszystkie rośliny tam rosną, co wsadzisz, to urośnie. Coś taki przemysł. Natomiast 40 lat temu Botswana była najbiedniejsza. Botswana to jest taki kraj, pustynia Kalahari, nie? Jest na środku i trochę ludzi mieszka dookoła. To jest kraj 3 razy większy od Polski, mieszka tam 1 milion ludzi. Nie? Przez te 40 lat, jakby to ściszyć trochę, przez te 40 lat sytuacja się odwróciła. To znaczy teraz Zimbabwe, jak wiecie, jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Natomiast Botswana jest najbogatszym krajem w Afryce. Pewnie o działalności Roberta Mugabe słyszeliście. Tak? Wybitny absolwent Oksfordu. Tak? 17 fakultetów. 17 na Oksfordzie, tak? 17 fakultetów. No to prowadził kraj do ruiny, oczywiście socjal, wygonił wszystkich białych. W 2011 roku znacjonalizował Coca-Colę między innymi, więc w Afryce można pić Coca-Colę. Ale to nie jest Coca-Cola, tylko tak samo wygląda. I całkowicie, raz wydał dekret, że wszystkie ceny mają być o połowę obcięte. Tak just like that. 1500 osób zabitych za to, że się nie dostosowali. No, straszne rzeczy robił. On doszedł do władzy oczywiście, kiedy tam Brytyjczycy się stamtąd wycofali. Natomiast w Botswanie do władzy doszedł Kahama Tserece. To był człowiek, książę, który też się kształcił w Londynie. Książę jakiegoś plemienia, wykształcił się w Londynie i się zakochał w białej kobiecie. Przywiózł białą kobietę do kraju. Ojciec się nie zgodził i go wyklął w ogóle, wydziedziczył i go na banicję skazali za to, że się z białą zadawał. Ale kiedy Brytyjczycy się wycofali już z Botswany, wrócił i normalnie w demokratycznych wyborach wystartował i wygrał. Wygrał, wprowadził jeszcze niższe podatki. Botswana jest takim krajem, gdzie na przykład nie ma przeglądu technicznego samochodu. Co chcecie, to się może kulkać po drodze. Strasznie to jest uproszczone. Firmy to nie sądzę, że tam w ogóle trzeba było rejestrować. Przedszkolanka w przedszkolu w 15-tysięcznym mieście zarabia $950 na rękę. Podatek aż tak bardzo nie wnikałem, 12% VAT-u, jeżeli o to chodzi, dochodowy, nie wiem, nie powiem. Aż takich szczegółów nie znam. Aczkolwiek podatki są jedne z najniższych w Afryce na pewno i pomimo tego, że PKB na osobę jest niższe niż w Polsce, to ludziom się żyje 3 razy lepiej. Dlaczego? Chodzi o po prostu to, jak się liczy PKB, bo do PKB na osobę to się wlicza dzieci. W Botswanie 49% to są dzieci do 16 roku życia, które no żadnego PKB nie wytwarzają, bo jeszcze szkoły nie skończyły. Do PKB wlicza się hipotetyczną wartość wynajmu waszych domów. Nawet jak nie wynajmujecie, ale macie, to się wlicza hipotetyczną wartość wynajmu. A cena wynajmu jest oczywiście związana z kosztem wybudowania domu, a wybudować taki polski czy europejski dom z pustaków to jest co innego niż wielką willę z dykty i z drewna w Afryce. Tak? Do PKB się wlicza podwójnie dług narodowy, tak? Czy deficyt budżetowy się wlicza podwójnie. Botswana nie ma deficytu. Nie stwierdzono czegoś takiego. Przez 30 lat rozwijała się 9,3 średnio. I przez to się... No przez to tak teraz wysoko stoi. Więc zauważcie, że jest takie coś, że o tych lewicowych przywódcach, ludziach, którzy doprowadzili miasta czy kraje do ruiny, no to o tym się mówi. O takich sukcesach jak w Nowej Zelandii chociażby, czy w Botswanie, czy nawet w Las Vegas, to co zrobił Oscar Goodman, no to o tym mało kto wie, tak? A mi się wydaje, że to są bardzo fajne przykłady do powielania. Na pewno słyszeliście o Detroit, tak? Tak. Fajne miasto. Nie? Przez
30 lat uciekło stamtąd milion osób. Ilość mieszkańców zmniejszyła się o połowę. Natomiast przez ostatnie 20 lat ilość mieszkańców Las Vegas się podwoiła. Dzisiaj tam mieszka 2 miliony ludzi, przez 20 lat milion ludzi się tam wprowadziło. Tutaj często ludzie... No, Las Vegas to wyobraźcie sobie, że sobie jedzie woźnica środkiem pustyni, widzi trzy drzewa i mówi tak, to będzie dobre miejsce na miasto. W promieniu już 100 kilometrów w zasadzie nie ma nic. Miasto, które normalnie nie powinno nigdy istnieć. No ale było przesiadką kolejową, pierwsze miejsce, gdzie jak jadąc z zachodu, pierwsza stacja kolejowa to było właśnie w Las Vegas, tam mieszkało 5 tysięcy osób, może dookoła takie powiedzenie jest, że jak się rzuci kamieniem, to się trafi albo w kurwę, albo w kolejarza. Po prostu, tak? W latach 40. i później zakwitło ze względu na to, że Nevada jako pierwszy stan zlikwidowała hazard, znaczy... Zalegalizowała hazard. No i cała mafia z Los Angeles pobudowała tam kasyna. Jednak dzisiaj hazard jest dozwolony w 16 stanach. Zjednoczonych, w 16 stanach. Natomiast w 14 jest o wiele łatwiej założyć kasyno niż w Nevadzie. Więc Nevada już nie jest wcale takim liderem. Natomiast Las Vegas jak najbardziej tak. Dlaczego? Bo mieli bardzo fajnego burmistrza, nazywa się właśnie Oscar Goodman. Przez 40 lat był prawnikiem mafii. Bronił wszystkich, chyba wszystkie rodziny mafijne z Los Angeles. Bronił mordercę sędziego sądu na najwyższego. No, był takim dosyć o utartej opinii człowiekiem. Wygrał wybory mając 60% poparcia. On pochodzi z tej głupiej partii, tak? Wiecie, w Ameryce jest głupia partia i zła partia, tak? Głupia, czyli demokraci, no wiadomo, są głupi, a zła, no bo to republikanie, no bo nie lubią głodnych dzieci, tak? I słuchajcie, co on zrobił? Pierwszą jego decyzją, jeszcze nie doszedł do gabinetu, ten opowiada, że asystent go zaprowadzał, on poprosił, żeby o spotkanie z jednym człowiekiem. Z człowiekiem, który wydziela pozwolenia na to, czy w Las Vegas można kręcić film. Bo tam trzeba niekiedy ulicę zablokować, takie różne rzeczy. I powiedział mu, że ma wydać pozwolenie każdemu, kto chce kręcić film pod jednym warunkiem. Że on sam wystąpi jako aktor. I grał w Lonely Tunes 2, Rush Hour 2, Cuts Vegas, chyba z 300 albo z 600 filmów. Raz gdzieś tam skręcał śrubkę w tle. W CSI grał trupa. Siebie. Był, że taki odcinek był, że w Las Vegas zabili burmistrza, a on sobie taki leżał. Nawet kiedy pierwszy film, jak był burmistrzem, kiedy wychodził Rush Hour 2, to był jego pierwszy film, który grał, to wyobraźcie sobie, kilka dni przed premierą pozwał tą firmę, producenta, za to, że dostał za małą rolę. Bo gdzieś tam przykręcał śrubkę od wentylacji, gdzieś tam w tle daleko. Przez to zrobił szum, a potem wszystkie media, jak już to chwyciły, to już odwołał, dziękuję, już PR był zrobiony. Był raz zaproszony do szkoły podstawowej, 11-12 lat dzieciak, i zadały mu pytanie, co zabrałby z sobą na bezludną wyspę? Odpowiedział, 40% szafirowy dżins Bombaju. A na pytanie, jakie jest jego hobby, powiedział, no picie szafirowego ginu z Bombaju, nie? Możecie sobie wyobrazić tą aferę, jaka się w całych Stanach wzięła, po czym Oscar grzecznie oświadczył, że on jest George'em Washingtonem burmistrzów, on nie może kłamać. Jak dzieciaki nie chciały znać prawdę, mogły nie pytać. Prawda? Z takich ciekawszych rzeczy na spotkanie z jakimiś młodzieżą katolicką, czy z czymś takim, to rozdawał darmowe wejściówki do nightclubów w Las Vegas. A zasłynął też tym, że nie przywitał się z Barackiem Obamą, kiedy ten przyjeżdżał do Las Vegas w ramach kampanii, a miał go nawet nie wpuścić. Już sobie zaplanował, że w tym i w tym dniu
rozpocznie remont dróg wokoło lotniska, ale żona go mówi, że tak nie można, bo to jesteś tym, ale się z nim nie przywitał, a wszystko poszło o to, że Obama, no jest wiadomo, jest charyzmatycznym mówcą, tak, i kiedy czyta z tego czytadła, to mu dobrze idzie, ale czasami taką głupotę palnie, on właśnie powiedział coś takiego, że prawdziwy Amerykanin nie ogląda Super Bowl, nie jeździ prywatnym odrzutowcem i nie jeździ do Las Vegas. Przez to w Las Vegas odwołano ileś tam set konferencji, a to wiadomo, miasto na konferencjach żyje, nawet nie tyle na hazardzie, co na konferencjach, tam się zawiera 10% wszystkich ślubów w Ameryce. I to nie na takiej zasadzie, jak znacie to z filmów, tylko normalnie imprezy są. Wszyscy ci goście samolotami lądują i jest impreza 10% wszystkich ślubów. No i powiedział, że jak Obama go nie przeprosi, to żeby nie przyjeżdżał, tak? I się z nim nie przywitał. Długo można by jeszcze o człowieku mówić. On zapytany o to, czemu zawdzięcza sukces to Las Vegas, że jest tak rozpromowany ostatnio, i powiedział: Kamil, nie wiem, ja sobie tylko siedzę, piję na koszt podatnika i to wszystko się samo dzieje. Taki burmistrz alkoholik, bardzo sympatyczny człowiek zresztą, mało kto o nim wie. W następnych wyborach dostał 86% głosów. Tak, z tego względu, no jeżeli miasto się podwaja swoją, wiecie, liczebność, to 20 lat, no to się rozwija. To jest środek pustyni. Jak tam w ogóle, jak to może być? Ja nie wiem, może tutaj inni odpowiedzą, że Detroit, które jest położone w najbardziej żyznych rejonach pod względem surowców, tam i stali, i niklu, i wszystkiego jest mnóstwo, zostało doprowadzone do takiej ruiny, a pustynia kwitnie, tak? Nie wiem, naprawdę ja tutaj odpowiedzieć na to pytanie nie umiem. Odnośnie Afryki, tutaj chciałem Was tą Afryką jeszcze pomęczyć. Poznałem tam, będąc z księdzem Jackiem, z którym tam budujemy szkołę, poznaliśmy tam Chansego Chandę, jest to taki pastor wolnorynkowy, zapoznajemy się i Chansey mówi do nas, że ma dla nas bardzo dobrą książkę. Wyszedł, wraca i niesie z sobą Human Action Assessment. I mówi, że this is only one book in all Africa. Na to Jacek mówi, poczekaj. Jacek poszedł do samochodu i mówi, a to jest druga. Tak? I tak się zaczęła nasza przygoda z nim. Dzięki, wykłady jego możecie na YouTube, na naszym kanale zobaczyć. Bo dużo ludzi wyjeżdża do Anglii, dużo ludzi wyjeżdża do Niemiec. Mało kto wyjeżdża do Afryki, a to jest, mi się wydaje, dla przedsiębiorczych ludzi bardzo dobry rejon. Nie wiem, czy znacie taką postać Marcina Kołodziejczyka. On jest jednym z założycieli Niepokonanych. Firma Big Blue. Mówi wam to coś? Oni założyli sobie biuro podróży i sobie jakoś tam działali. Potem mieli większość na całym rynku w Polsce. Bardzo szybko. To zajęło im 4 czy 5 lat. Dlaczego? Bo kiedy był atak na World Trade Center, wszystkie biura podróży wycofały podróże do krajów arabskich. Się bali, nie wiem, odwołali. A oni wtedy zaczęli organizować wyjazdy do krajów arabskich. I dzięki temu ryzyku, jak ludzie chcieli jeździć, prawda, to dlaczego nie? Zaczęli bardzo dużo sprzedawać. Podobnie jest z Afryką, bo przez nas Afryka jest kojarzona jako taki dosyć niestabilny kontynent. Rzeczywiście jest tam trochę krajów, gdzie cały czas jest wojna. Jeżeli Mandela umrze, w zasadzie to chyba już umarł, tylko go tak podtrzymują, to zapowiada się wojna domowa w RPA. Większość już ambasad się emigruje stamtąd i tak powiem, odradza swoim obywatelom podróż do tego kraju. Tak samo będzie w Zimbabwe, kiedy Mugabe umrze, no ma już 87 lat, prawda, więc będzie potężna wojna. Ale są bardzo fajne kraje jak Botswana, jak Zambia, gdzie działamy, gdzie
jak nasi wolontariusze jadą w tamtą stronę, taka wyprawa ich 5-7 tysięcy kosztuje, to do walizki ładują sobie tarcze do szlifierki. Dużo tarcz do szlifierki, tam sprzedają 4 razy drożej. Im się zwraca za pół biletu w zasadzie. To jest legalne. Natomiast jak wracają, to już jedni to nawet nielegalnie zrobili, bo 500 paczek papierosów kupili i zawieźli do Wielkiej Brytanii, no ale to już nielegalnie zrobili. Ta jedna walizka potrafi tyle zarobić, pomyślcie, ile potrafi zrobić cały kontener. No tylko po prostu potrzeba człowieka na miejscu, który to sobie ogarnie. Bo tam trzeba pewną specyfikę poczuć. Pewne siostry dostały ponad $1 milion na budowę szkoły. To miał być budżet na wybudowanie szkoły. Szkoła była nawet piętrowa, co się rzadko zdarza tam. Na wykończenie, na wyposażenie, na wszystko. Dali to jednej firmie zambijskiej, żeby to wybudowała. No niestety pieniędzy brakło mniej więcej w momencie położenia połowy kropiew. Nie mówiąc o wykończeniu. Okazało się potem, że ten budynek jest do rozbiórki. Że w tym stropie to tak jakby mało cementu było, bo sobie pożyczyli, tak? I cały budynek do rozbiórki i siostra już w akcie desperacji sprowadziła polskiego chłopa ze wsi, takiego alkoholika, co jabłko non stop pije, nie? Ale jak wiecie, nasze chopy ze wsi to sobie potrafią wszystko zrobić, nie? To są naprawdę bardzo pracowici ludzie, znający się, no chyba każdy na wsi na murarce się zna, nie? Pojechał, ponaprawiał, wyszło dosyć tanio, dzisiaj został już tam, 15 lat tam żyje. Otworzył firmę budowlaną, zatrudnia kilku lokalnych ludzi, Afrykanów, tak? I mu to idzie, tak? I mu to bardzo dobrze idzie. Ma taką zasadę, że rok nie pije, potem pół roku pije. Czyli przez ten rok zarabia na życie przez te pół roku. I można, tak? Więc tak jak ja powiedziałem, już podsumowując, że Polska to jest naprawdę bardzo przyjazny kraj. Jakbyście zaczęli tak podróżować, ta Białoruś, Ukraina, na wschód, to wszystko jest zjadostwo, no może te Chiny się cywilizują, no Tajlandia of course, tak? Ale ta Indonezja, Malezja, takie, no Australia, okej, okay. Cała Afryka, Ameryka Południowa, dziadostwo. Naprawdę, Polska nie jest takim złym krajem. No oczywiście, gdyby nie zabijać tych przedsiębiorców w Zalążku i żeby ta interpretacja podatków nie była taka zła, no żeby to Stowarzyszenie Niepokonani nie musiało powstać, tak? Ja też do Anglii wyjechałem nie po to, żeby jakoś tam podatków nie płacić, bo cóż z tego, że ja zaoszczędzę trochę na diecie czy na kursowaniu, jak za chleb muszę 14 zł zapłacić zamiast 4 zł, tak? No to jest zupełnie bez względu. Ale w sumie ja wybieram wyższe podatki i ten spokój ducha niż siedząc tutaj i tak, do 10 ZUS, tak? Do 20 rozliczyć się z dochodowym, do 20 z VAT-em, 25 z VAT-em. I tak co miesiąc. Słuchajcie, ja założyłem spółkę w Anglii. Zadzwoniłem tylko do kolegi, cześć, ja nie wiem jak spółkę w Anglii się zakłada, pomożesz mi? No i przesłałem mu skan dowodu. Tylko tyle, żadnego podpisu, nic, jest spółka, jeszcze w urzędzie skarbowym nie byłem. Bo dopiero po roku się idzie do urzędu skarbowego. I się tylko raz do roku z nimi rozlicza, co jest jeszcze prostsze niż teraz. Nawet sobie przypomniałem, że dzisiaj kupiłem no takie papier taki specjalny do druku dyplomów, bo przejeżdżałem akurat, miałem chwilę, wstąpiłem i nie wziąłem paragonu, zapomniałem. Ja mogę sobie teraz wziąć kartkę i napisać tak, tego dnia tu i tu kupiłem paczkę takich kartek do druku dyplomów za 10 funtów, podpisać się i to jest już dokument, który mogę sobie w koszt liczyć. To jest coś takiego prostego. Dlatego to, co ja mogę was namówić, zachęcić, to do tego, żebyście się interesowali tym, jakie są przepisy
na całym świecie i żeby oprócz tego dążenia do stania się tymi osobami, które nadają, no, organizują przepisy w kraju do ambicji politycznych, zapraszam Was też do tego, żebyście się poczuli trochę jak konsumenci krajów. Mamy tych 200 ileś tam krajów na całym świecie. I jeżeli nie podoba Wam się sklep, do którym teraz robicie zakupy, możecie robić w innym, wierzcie mi. I wcale nie musicie mówić, dlaczego, co ten pierwszy sklep ma zrobić, żebyście Wy tam kupowali. Ja nie wiem, co Polska powinna zrobić. Nie wiem, czy te niskie podatki byłyby dobre. Nie wiem. A może wyższe byłyby dobre? 100%. 100% na przykład. No bo w sumie zapłacić 100% od zera, a 19% od zera. Nie, no oczywiście żartuję. Ale pointeresujcie się tym, jak chcielibyście, żeby Wam pomóc, czy jakieś pytania odpowiedzieć. Śmiało. Już nawet, jak wiecie, tego ZUS-u też nie trzeba płacić, bo żadna spółka ZO nie płaci ZUS-u, chociażby dlatego. I no tyle, co chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie, chociażby to, jak majątek chować, no bo takiej działalności, jaką się zaangażowaliście, to jest chyba podstawa. Dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że nie zanudziłem. Zanim przejdziemy do następnego gościa, oczywiście jeszcze pytania. Jeżeli są jakieś, to proszę w tym momencie. Tak? Wyczerpałeś temat. Ja bym chciał, żebyś jeszcze, Kamil, opowiedział troszeczkę o samym Asbiro. Bo to jest ciekawy temat. Nie wiem, czy to wszyscy się orientują. Ja osobiście tak wiedziałem co nieco, natomiast w momencie, kiedy zapraszaliśmy Kamila troszeczkę więcej, tam się zacząłem orientować. Naprawdę to jest ciekawa sprawa, więc prosiłbym, żebyś tutaj kilka słów powiedział. No dobrze. Nie wiem, czy kojarzycie takie miejsce jak Dolina Krzemowa. Pewnie tak, takie głupie pytanie retoryczne. A wiecie, jak to powstało w ogóle? Dlaczego na środku pustyni największe korporacje świata mają swoje siedziby? Dawno, dawno temu był taki człowiek, nazywał się Leland Stanford. To był początek XX wieku. On był magnatem kolejowym, jednym z miliarderów amerykańskich wtedy. No i tak się przytrafiło, że zmarł mu syn, jak legenda głosi, na cześć tego syna postanowił ufundować szkołę. Nie? To prawda, oni startowali, mieli 50 tysięcy dolarów, to na dzisiejsze można by powiedzieć, że to jest kilka miliardów. My tyle nie mieli, my nie mamy. Ale ufundował szkołę. Leland lubiał wyścigi konne, miał hodowlę, farmę, gdzie hodował konie wyścigowe pod San Francisco. Jak sami wiecie, koni nie hoduje się w centrum miasta, nie? Tym bardziej w takiej Dolinie Krzemowej, gdzie cena nieruchomości jest wyższa niż w Warszawie na pewno. Po prostu swoją farmę koni, która była, jak to mówią, in the middle of nowhere, nie? Przekształcił na szkołę dla wieśniaków. To miała być na początku szkoła dla wieśniaków. Tam uczyli po prostu praktycznych rzeczy. Leland też sam tam wykładał. W pierwszym roku mieli 500 studentów, więc nie była to wcale jakaś taka duża szkoła. I oczywiście z tego zrodził się Stanford University, czyli jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie. Malutki. Powiem Wam tak, Uniwersytet Jagielloński ma kampus, tylko nowy kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje 150 hektarów. Zgadnijcie, ile hektarów ma Stanford? 3,3 hektara. Studiuje tam niecałe 6 tysięcy ludzi, na 5 lat to podzielić, czyli rekrutacje mają rzędu iluś tam? 700 około ludzi rocznie? Malutki uniwersytecik, ale uniwersytet, no jeden, no w sumie na tamte czasy jeden z najbardziej nowoczesnych, gdzie nie było podziału rasowego czy podziału na płeć, tak?
gdzie po prostu, żeby się dostać, wyniki decydowały. Jesteś dobry, uczysz się. Nie jesteś dobry, nie uczysz się. I kiedy ta szkoła zaczynała odnosić sukcesy, to ta farma, bo do tej pory na Stanford studenci mówią farma, jest 3 hektary w Palo Alto, na środku jest Stanford, a ta cała Dolina Krzemowa to są wszystkie budynki dookoła. Dlaczego? Bo ci studenci znaleźli tam taką nić porozumienia z tymi wykładowcami, którzy tam wykładali, a to byli przeważnie znajomi Lelanda Stanforda, przynajmniej na samym początku, przedsiębiorcy, którzy przekazywali sobie taką prawdziwą ideę i pomagali. Ci przedsiębiorcy zaczęli tam inwestować. Zaczęli budować jakieś wraz z tymi studentami przedsiębiorstwa, które coś tam wymyślały. I znowu na środku pustyni, bo tam pustynia jest. Może już nie aż taka wielka, ale strasznie nieprzyjazne miejsce do życia, powstała Dolina Krzemowa. I nie było tak, że najpierw był przemysł, potem uniwersytet, tylko najpierw był uniwersytet, miejsce spotkań, miejsce networkingu, miejsce, w którym można było czegoś praktycznego się nauczyć, a potem to się wszystko rozrosło. Na przykład według Stanforda bardzo ciekawe jest słowo innowacja, definicja słowa innowacja. To jest takie znana reklama, że innowacja to się równa żarówka plus pieniądze. Żarówka, czyli pomysł dający pieniądze. A nawet idąc dalej, nie wiem, czy się znacie na ekonomii, czy wiecie, co jest zysk komparatywny? Tak? Nie wiem? Nie. Okej, to tak szybko. Jak idę do sklepu i kupuję chleb za 10 zł, prawda? To dla mnie ten chleb jest warty więcej jak 10 zł, dla piekarza jest warty mniej jak 10 zł, no i dokonujemy wymiany, prawda? Ale gdybym w tym sklepie nie kupił, to musiałbym kupić w sklepie 500 metrów dalej też za 10 zł. Czyli zysk komparatywny to jest te 5 minut spaceru dla mnie. Czyli jest to wartość od transakcji do najbliższej możliwej alternatywy. Tak by to można było w skrócie opowiedzieć. Czyli według Stanforda innowacja to jest zysk. Bo nie ma zysku, jeżeli wy nie wypracujecie dla klienta jakiś zysk komparatywny dla niego, bo klient u was nie kupi, jeżeli wy nie zrobicie mu najlepszej alternatywy. Chociażby takie trochę może za bardzo znaukowiłem. Co jeszcze Stanford takiego fajnego zrobił? Jakieś 60 kilka procent dochodu Stanforda dzisiaj to są darowizny od absolwentów. To nie jest to, że studenci płacą za studia, płacą niemało. Są dobrowolne darowizny dla absolwentów. Tak oni oceniają swój sukces. Tak? Jest on uczelnią, która najwięcej otrzymuje darowizn od absolwentów, czyli coś w tym musi być. A sukces wykładowców ocenia się w ten sposób, jak często absolwenci po skończeniu studiów kontaktują się z danym wykładowcą. Tak się ocenia po prostu. Oczywiście jest też kilka innych kryteriów, ale ta mi najbardziej utkwiła. Tak? Jak często absolwenci się kontaktują z wykładowcą? Większość z was już skończyła studia. Kiedy się ostatni raz kontaktowaliście ze swoim wykładowcą? Nigdy. Może dlatego, że ta wiedza nie była potrzebna od niego. Tak? Więc ja, kiedy zakładałem fundację i organizowaliśmy te pogadanki w liceach, coraz więcej osób zaczęło mailować. Ja się mniej więcej wtedy zapoznałem z działalnością Uniwersytetu Stanforda i postanowiłem zrobić coś podobnego w Polsce, no dzisiaj już w 5 krajach, czyli stworzyć właśnie takie miejsce wymiany myśli, wymiany zdań od ludzi, którzy osiągnęli coś w biznesie, niekoniecznie coś nie wiadomo jak wielkiego, po prostu coś, i przekazywać to do młodszych ludzi, do młodszych nie pod sensie wieku, tylko doświadczenia. No i tak zaczynaliśmy, tak? Stworzyliśmy taki kurs podstawowy, który w sumie jest skopiowany z
może nie do końca skopiowany, ale wzorowaliśmy się bardzo dużo na Stanford. Zrobiliśmy kursy MBA, tak, dla poważniejszych przedsiębiorców. Teraz robimy, już dwa lata prowadzimy studia licencjackie. Założenie jest takie, że u nas wykładają sami przedsiębiorcy. Tyle. Wykładają sami przedsiębiorcy, 3% to nie są przedsiębiorcy, czyli tam 6 czy 7 osób nigdy w życiu nie miało firmy. No ale są to na tyle przedsiębiorcze jednostki, że im wybaczamy. Przeważnie nie płacimy za wykłady. Założenia u nas wykładają ludzie sukcesu, co pieniędzy nie potrzebują. Ale nie, a jak już płacimy, to całkiem dobrze, bo kiedyś mieliśmy takiego chłopaka, wyobraźcie sobie, młody, 22-23 lata, projektował ogrody, miał 60 pracowników. Jak te wszystkie fundusze europejskie były, no to sobie te miasta robiły parki, jakieś takie, wynajmowali go, miał tych pracowników. W sumie zamknął firmę. Ma jakieś łącznie 2 miliony długów teraz. W tym najgorsze 300 tysięcy do ZUS-u za pracowników. Pamiętajcie, w Polsce za podatki, za niepłacenie długów nie idzie się do więzienia. Trzeba się postarać, żeby wyjść. Ale ZUS za pracownika i PIT-4 za pracownika, czyli podatek dochodowy, za to się można iść do więzienia. To jest już wyłudzenie, bo to nie są wasze pieniądze, tylko wy macie w imieniu pracownika odprowadzić do skarbówki, tak? No i ma wyrok roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. I już ma 3 lata na spłatę tych 300 tysięcy do ZUS-u. Jak nie spłaci, no to mogą mu odwiesić ten wyrok. No. No to jak taką osobę zaprosimy i ona się dzieli swoimi doświadczeniami, a takie doświadczenia to jest chyba najlepsze świadectwo, jakie można otrzymać, że takim ludziom płacimy. Tak? No bo trudno byłoby wymagać, żeby ktoś z tak poważnymi problemami za darmo robił, bo musi sobie ciągle gdzieś tam pracować, ciągle gdzieś tam coś kombinować. Tak? No więc stworzyliśmy taką uczelnię. Mamy studia licencjackie, mamy podyplomowe, mamy zwykłe kursy, działamy w 5 krajach. No i całkiem dobrze nam się powodzi. Nie wiem, kto to zadawał pytanie, gdzie jesteś. No. Nie wiem, co mógłbym ci jeszcze więcej powiedzieć. No to ogólnie powiedziałem. Na czym dzisiaj polega ta wasza działalność? Nie słuchałeś. W którym mieście uczelnie są? Kolejna bardzo fajna rzecz, którą można z Ameryki ściągnąć. Znalazł filmów, to co my teraz robimy. Tam są takie bractwa na studiach. Kojarzycie? Tak, Sigma, Papa, Delta, takie coś. To jest nic innego, tylko zwykły akademik. Taki mały. Studenci się po prostu zrzeszają w jakieś bractwo, nazywają się Sigma, Papa, czy jakoś tak. Wynajmują sobie dom na 20 osób i sobie tam wspólnie mieszkają. Tam nie ma takich akademików jak u nas, gdzie jest wielki blok i 3000 osób w jednym bloku mieszka, tylko tam jest taka sieć takich małych akademików, jedne są droższe, drugie tańsze, do jednych raczej sportowcy się garną, bo to tam raczej takie bardziej sportowe, inne to tam informatycy, w innych to znowu kto inny, tak te środowiska sobie żyją razem. No i to co teraz robimy, tak? To, co powiedziałeś, to inwestujemy w taką sieć akademików w Polsce, tak? Czyli w miejsce, gdzie jak ktoś idzie na studia, bo rynek studiów w Polsce wygląda w ten sposób, że młodzież nie chce iść na studia, bo Bill Gates nie skończył i się dorobił, tak? Aczkolwiek, że tam jest. Natomiast rodzice wysyłają i rodzice płacą za studia, a dziecko może sobie wybrać, tak? Więc my uderzamy właśnie w ten rynek ludzi, którzy mają silną presję na studia, którzy niekoniecznie widzą w zwykłym studiowaniu sens, no ale w naszym sens widzą, no to studia u nas studiować jest sens, tak? I oprócz tego, że normalnie idąc na studia, no to idziecie na uczelnię i tam macie jakieś wykłady, jakieś teoretyczne, nie wiadomo co, to my teraz zagospodarowujemy tą część po studiach, po szkole. I co, wracacie do akademika, gdzie
wy się chcecie uczyć, a obok jest impreza, a tutaj obok jakiś pijany narkoman siedzi, śpiewa na cały głos o 4 w nocy. No nie, raczej zgarniamy ludzi o podobnej tematyce, różnych ludzi młodych, którzy mają już firmy porejestrowane. Słuchajcie, najlepszy nasz student, jakiego chyba długo go nikt nie pobije, wyobraźcie sobie, jak miał 18 lat, dzierżawił 3 albo 5 tysięcy hektarów ziemi na Białorusi czy na Ukrainie i produkował tam buraki i importował do Polski. Tak, są takie dziwne osobniki w Polsce, które już w takim wieku robią tak duże biznesy, o tym się oczywiście nie mówi, bo media mówią o Mugabe, nie mówią o Cerece, pamiętajcie, tak? Czyli media mówią o jakichś tam oszustach, nie mówią o ludziach sukcesu, których w Polsce mamy bardzo dużo. Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem, czego może w Polsce nie widać, ale jeżeli Ameryka jest takim stanem, takim polem do popisu, bo tam nie ma ich narodowości, tylko wszyscy są imigrantami, tak? I Polacy w Ameryce radzą sobie bardzo dobrze. Jest to chyba po Chińczykach i Rosjanach i Szkotach najbardziej bogaty naród w Ameryce, jeżeli chodzi o posiadane pieniądze. Więc mamy całą masę takich świadectw młodych ludzi, którzy osiągają sukces, a potem wyjeżdżają do Anglii, tak? Z tego względu, że jest taka teoria, nie wiem, czy z książkami Marka Koseckiego się spotkaliście. On zajmuje się psychologią, on jest psychologiem o godności w firmach, tak? O zarządzaniu poprzez godność. Ogólna zasada brzmi taka, że człowiek pracuje u was tylko i wyłącznie dla dwóch rzeczy. Dla pieniędzy, nie? Podstawa oraz dlatego, żeby się realizować. On to nazywa, żeby godnie się czuć w firmie, czyli żeby robić coś z sensem, żeby była dobra atmosfera i tak dalej. Jednak te pieniądze są na pierwszym miejscu do pewnego momentu. Czyli jeżeli macie kogoś niewykwalifikowanego, którego możecie pstryknięciem palca zastąpić, prawda? To nawet jak go zwyzywacie i będziecie dla niego niemili, on będzie nadal do was pracował. Natomiast jeżeli macie jakieś ważniejsze stanowisko, gdzie się płaci więcej, to ludzie wybiorą pracę za 5 tysięcy w przyjaznej atmosferze, gdzie są doceniani i czują, że robią coś sensownego, niż pracę za 20 tysięcy, gdzie go wyzywają, wymagają od niego i nie szanują. Tak? Czyli jak już ktoś ma to minimum egzystencji, to później na pieniądzach mu nie zależy, tylko po prostu na tym, żeby się realizować. I tak samo jest z przedsiębiorcami. Tak samo jest z przedsiębiorcami. Jeżeli dopiero zaczynacie, tak, rejestrujecie tą firmę, a tu Urząd Skarbowy każe wam donieść z kosmosu jakiś papierek. Ja się założę, że wy weźmiecie ten papierek, podejdziecie do okienka, uśmiechniecie się, bo tak przeważnie ludzie się uśmiechają. Proszę, dziękuję, tego wewnątrz sobie myślicie, tych. Tak, tak. Ale to jest właśnie to, o czym mówię. Kiedy człowiek osiąga coś więcej, powiedzmy taki stan, gdzie no, gdyby nie było jakiejś takiej większej wojny, to do końca życia mu pieniędzy starczy, tak? To zaczyna w nim być taka potrzeba tego, żeby go ludzie doceniali, szanowali. I ja mam taki przykład. Dużo podróżuję, mam wyjazdy po 1,5 miesiąca, po 2. Kielecki sąd rejestrowy jest po prostu. Jak wiecie, co roku trzeba, jak się ma spółkę, złożyć do KRS-u sprawozdanie z działalności. No to Bóg, składamy, płacimy tam chyba 300 zł czy coś takiego do sądu. No i akurat sobie wyjeżdżamy. Wracamy. Sąd po 117 dniach do nas odpisuje informację, że gdzieś tam PESEL nie przepisywał. Na 9 formularzach był mój PESEL, na jednym nie było, no i odsyłają mi cały wniosek, żebym uzupełnił w ciągu 7 dni, nie? Mnie 1,5 miesiąca nie było, ja tylko taki plik widzę z sądu, że pierwsze wezwanie, drugie wezwanie, uchylenie wniosku, a mnie w ogóle nie było w kraju. I znowu płacić 300 zł. No. Inny przykład, autentyczny, na YouTubie jest wypowiedź tego człowieka. Zawiesił działalność gospodarczą w Polsce, wyjechał do Anglii. Tam otwiera działalność gospodarczą.
Ale zanim to zrobił, dostał wezwanie do Polski, że miała 7 zł nadpłaty. Że za dużo VAT-u nadpłacił. 7 zł za dużo. I zawiesił działalność. I dostał wezwanie, żeby się zjawić w Urzędzie Skarbowym, żeby to wyjaśnić, nie? Za niestawienie dostał 2,5 tysiąca. Grozi mu. Walczy. Jeszcze walczy, tak? I za to, że się nie zjawił na to wezwanie, już mu grożono grzywną do 2700, bo to jest maksymalna stawka za niestawienie się, tak? I ja tutaj nie mówię, że przedsiębiorcom w Polsce przeszkadzają wysokie podatki. Nie przeszkadzają. Czy zapłacić w Polsce ileś tam, a i chleb po 4 niż w Anglii mniej, a chleb po 14 bez różnicy, naprawdę. Tylko właśnie takie drobne sztryczki w nos, naprawdę drobne, które no odzierają człowieka z godności, tak? Więc może na tym wartałoby się skupić, jeżeli mówimy o jakimś programie zmiany partii. Zauważcie, że przez 20 lat nikt nie zmienił tego przepisa z tym cholernym drzewem. Że jak drzewo usnie, to 2 miliony kary. No. Nie usnie, tylko jak się usunie, to jest zgodne. Jak usnie też. Nie pilnowałeś drzewa. Są wyroki. Białogardu. Akurat spotkałem, bo robiliśmy spływka Jakoby w Białogardzie, akurat rozmawiałem z człowiekiem. 3 drzewa usły. Tam milion coś tam kary. No, no takie głupoty mamy. Kiedyś byłem na takiej konferencji. Wiceminister gospodarki, taki młody jeden z PSL-u, to była taka konferencja, oni otwierali ten system, że można przez internet działalność rejestrować, nie? I on użył tam takiego słowa, że gdybyście, bo było gorąco strasznie w tej sali, i gdybyście nagle komuś z was, młodzi ludzie, teraz przyszedł do głowy taki pomysł, że jest gorąco, więc zacząć handlować wodą, szybko skoczyć do sklepu naprzeciwko i zacząć handlować, to powiedział, że możecie wyjąć swojego smartfona, zarejestrować działalność i już możecie to robić. Przez co ja powiedziałem, że każdy murzyn w Zambii może zrobić to samo, nie rejestrując żadnej działalności gospodarczej. Bo tam jest prawo brytyjskie. Jak sobie listę wolności gospodarczej zobaczycie, że najbardziej wolne kraje to jest tak, Australia, Nowa Zelandia, Ameryka, Anglia, Singapur, Hongkong. Szwajcaria. No Szwajcaria tam jest, ale 9 na 13 bodajże, to są wszystko byłe kolonie brytyjskie. Ja naprawdę nie wiem, co jest w tym angielskim prawie, czy się domyślam, tak? Że gdziekolwiek na świecie by je nie zastosować, w różnych kulturach. Nowa Zelandia, Hongkong, Chińczyki, nie? Gdziekolwiek by to nie zastosować, jakoś te kraje są jedne z najbogatszych. A reszta krajów jakoś tak troszeczkę stara się dogadać. Oczywiście pod warunkiem, że tych, wiecie, tych przepisów nie zmodyfikują, jak w Zimbabwe, tak? Gdzie odwrócili kota ogonem. No ale to miało być o Asbiro, w końcu przeszło na jakieś inne tematy. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało. Ja tam o Asbiro nie będę gadał, bo nie trzeba się reklamować. Okej.